Jeszcze nie tak dawno był uznawany za jednego z najlepszych pomocników na całym świecie. Był jednym z najsilniejszych filarów środka pola reprezentacji Francji. Dziś ma 30 lat i rozegrał w obecnym sezonie jedynie 10 spotkań. Z mistrza świata z 2018 roku został już tylko cień piłkarza. Oczywiście mowa tu o Paul Pogbie. Francuz obecnie zalicza prawdopodobnie najgorszy swój sezon w karierze i mało co wskazuje na to, że faktycznie zdoła się jeszcze kiedykolwiek odbudować. Co doprowadziło do upadku Pogby? Skąd upadek tak wielkiego i dobrze zapowiadającego się piłkarza, który przecież jeszcze mógł pograć dobre kilka lat na niewyobrażalnym poziomie? Wystarczy spojrzeć, w jak kosmicznej formie, pomimo wieku, wciąż potrafi być 33-letni Toni Kroos czy 37-letni Luka Modric. Pogba po bardzo dobrych latach spędzonych w drużynie Juventusu Turyn zdecydował się postawić krok do przodu i jego kolejnym epizodem w karierze stał się ponownie Manchester United. Paul postanowił wrócić do Czerwonych Diabłów po latach, a w Manchesterze wybuchło prawdziwe szaleństwo na jego punkcie. Przez cały swój pobyt w Juventusie stał się jednym z najpotężniejszych środkowych pomocników w całym futbolu. Bardzo dużo wnosił zarówno w ataku, jak i w obronie. Był szalenie wszechstronnym piłkarzem, którego pozazdrościć mógł każdy klub. W jego przypadku siła fizyczna była równie niesamowita co technika, a takie przypadki w obecnym futbolu to zdecydowanie rzadkość. Pogba był niesłychanie ważny dla całej drużyny z Turynu. Z nim w drużynie Bianconeri czterokrotnie wygrali Serie A, a także dotarli do finału Ligi Mistrzów w 2015 roku, przegrywając jednak końcowo z Barceloną. Drużyna ta przeżywała swoje lata świetności, a w Europie musiał liczyć się z nim absolutnie każdy. Był to również początek dominacji Serie A przez Juventus i mistrzowskiej ścieżki, która jeszcze do niedawna wiodła przez niepokonany prym. O Pogbie mówiono, że posiadał on najlepsze umiejętności techniczne na świecie, jednak nie posiadał boiskowej inteligencji. To właśnie w głównej mierze to odróżniało go od wcześniej wspomnianego Kroosa czy Modricia i właśnie dlatego Pogba nigdy nie był nazywany najlepszym pomocnikiem na świecie. W całym klubie wybuchło niesamowite szaleństwo, a hashtag PogbaBack rozlał się na cały internet. Przede wszystkim dla kibiców Czerwonych Diabłów miał być to przełomowy moment, bowiem ci pierwszy raz od lat wygrali rywalizację o piłkarza chociażby z drużyną Realu Madryt. Miał on pokazać zmianę warty i sygnalizować, że od teraz to Manchester United będzie kontraktował najlepszych piłkarzy na globie. Był to gigantyczny ruch, nie tylko patrząc na boisku, ale i czysto na marketing. Taki transfer jednak musiał swoje kosztować, a było to całkiem sporo, bo przecież został wtedy ustalony nowy rekord transferowy oscylujący w kwocie 105 milionów euro. Przebił tym samym rekord transferowy wcześniej wspomnianego Realu Madryt, który wydał astronomiczną kwotę za usługi Garetha Bale'a. Jego powrót do teatru marzeń z początku wydawał się dość dobry. Pierwsze dwa sezony w wykonaniu Francuza, choć były bez większych fajerwerek, raczej nikt nie miał prawa narzekać na postawę Pogby. Przede wszystkim jego problemem było to, że nie był on przystosowanym zawodnikiem do drużyny z Manchesteru, a trenerzy często nie potrafili wkleić go w swoją jedenastkę, by ten mógł dać siebie 100%. Kibice Manchesteru United oczekiwali od Pogby wkładu takiego jak na Manchester City spełniał Kevin De Bruyne, czy dla Chelsea N'Golo Kante. Niestety dla nich Pogba nigdy nie spełnił tych oczekiwań. Był zwyczajnie bardzo solidnym piłkarzem, ale nie można było go nazwać kimś, bez kogo Manchester kompletnie by nie funkcjonował. Dodatkowo jego pozaboiskowe wybryki budziły bardzo wiele kontrowersji, do których jak zawsze kibice nie mieli najpochlebniejszego zdania. Pogba regularnie wypadał w meczach za kontuzję, a podczas całego swojego 5-letniego pobytu łącznie nie był dostępny w około 100 meczach. Ciężko na kimś takim opierać cały swój skład, skoro nie wiesz na ile za każdym razem możesz polegać na zawodniku. Miał on również postawę dla wielu nie do przyjęcia. Zachowywał się, jakby dosłownie wszystko wokół niego się kręciło, a on sam był najważniejszy z całej drużyny Manchester United. Nie przykładał się on do treningów, czy olewał niektóre istotne dla klubu sprawy. Zachowywał się jak wiecznie rozwydrzony dzieciak. Każdy kolejny sezon Francuza to powolne opadanie ku dołu. Jeden z bardziej przełomowych okresów miał miejsce w sezonie 2018-2019, gdzie Paul Pogba popadł w konflikt z Jose Mourinho. W tamtym sezonie był zastępcą kapitana, a nawet w dwóch pierwszych spotkaniach wystąpił z opaską kapitańską. Zapalnikiem do konfliktu okazał się jednak mecz z Wolverhampton, zremisowany przez Manchester United 1-1. Jedyna bramka stracona przez Czerwone Diabły padła właśnie z błędu francuskiego pomocnika. Ta sytuacja poniosła za sobą ogromne dla niego konsekwencje, bo została mu zabrana funkcja wicekapitana zespołu. Portugalski szkoleniowiec tłumaczył swoją decyzję tym, że Pogba nie przykładał się odpowiednio do gry, a wicekapitan powinien świecić przykładem dla innych, czego nie robił Francuz. Konflikt jednak dopiero zaognił się kilka dni później, kiedy do sieci trafiło nagranie, jak obaj panowie prowadzą ze sobą jakąś dyskusję podczas treningu. Po postawie ich widać, że nie była to najprzyjemniejsza rozmowa dla Pogby, a sama ta raczej nie należała do tych zwykłych pouczeń, tylko niosła za sobą coś znacznie więcej. Prawdopodobnie chodziło o to, że dzień wcześniej Manchester United przegrał po rzutach karnych z drugoligowym derby w EFL Cup.
całym meczu Pogba nie wystąpił na murawie, gdyż odpoczywał przed zbliżającymi się meczami. Podpadł jednak Mourinho zupełnie czymś innym. Podczas meczu na swojego Instagrama dodał krótki filmik po spotkaniu, gdzie śmieje się w najlepsze z innymi piłkarzami Manchesteru, którzy również w tym spotkaniu odpoczywali. Portugalczyk uznał, że ten kpi z porażki i śmiał się z postawy swoich kolegów z drużyny. Od tamtego momentu strzelił zaledwie jedną bramkę i asystował tylko w dwóch spotkaniach na 9 rozegranych meczy. Jak na gwiazdę, która miała błyszczeć jak Kevin De Bruyne czy N'Golo Kante, musicie przyznać, że całkiem średni wynik. Po tej sytuacji nastąpił moment zwrotny w karierze Paula, bo Jose Mourinho został zwolniony, a do klubu przyszedł nowy trener, wielka legenda klubu Ole Gunnar Solskjaer. Francuz dosłownie za kadencji tego trenera odżył. Prezentował swoją formę bardzo zbliżoną do tej, jaką pokazywał przed laty w Juventusie. Stał się gwiazdą, na jaką czekali i w końcu zaczął spełniać to, po co został on tam w ogóle sprowadzony. W 21 spotkaniach w Premier League zdobył 10 bramek i 6 razy asystował. Pogba trafiło wielkie przebudzenie, które tylko pokazało, że jeżeli dobrze się go ustawi, to może być kluczowy zawodnik naprawdę każdej drużyny. Mimo dobrego fragmentu sezonu na Pogbę czekały znowu czarne chmury, które zgromadziły się już na początku kolejnego epizodu. Po zaledwie 4 spotkaniach Pogba doznał urazu stawu skokowego, który wykluczył go na prawie cały sezon gry. Francuz wystąpił w zaledwie 22 meczach, strzelając tylko jedną bramkę i asystując 4-krotnie. Kolejny sezon był ciutkę lepszy dla Pogby, ponieważ rozegrał 47 spotkań, jednak widać było, jak mocno wpłynęła na niego kontuzja zdobyta w poprzednim roku. Na 47 meczy Pogba brał udział przy zaledwie 8 bramkach, 3 razy strzelając gola i 5 razy asystując. Widać było, jak w tym sezonie przestał odnajdywać się w drużynie z Manchesteru, a po piłkarzu poprzedniej klasy pozostał tylko i wyłącznie wrak. Do tego wszystkiego doszła jeszcze kolejna kontuzja, tym razem uda, która może i nie wykluczyła go na rok jak w poprzednim sezonie, ale mocno wybiła go z gry w środku sezonu, wykluczając na kolejne spotkania. Po kolejnym bardzo mizernym sezonie pojawiła się iskierka nadziei na początku starć w sezonie 2021-2022. Pogba w swoich pierwszych 4 spotkaniach w sezonie zaliczył aż 7 asyst, w tym 4 w samym jednym spotkaniu z Leeds. Widać było, że ten związek na linii Solskjaer-Pogba bardzo mu odpowiadał i to chyba właśnie na pobyt Duńczyka w Teatrze Marzeń przypada najlepsza forma Pogby w Manchesterze. Niestety dłużej on już nie potrwał. Pogba najpierw dostał czerwoną kartkę w wielkim plamarzu z Liverpoolem, gdzie przegrali ogromnym wynikiem, bo aż 5-0, zanim jednak skończyło mu się zawieszenie, odnowił mu się uraz uda, który potrwał na tyle długo, że gdy wrócił, to został już na Old Trafford zupełnie innego trenera. Solskjaera zastąpił Ralf Rangnick, niemiecki szkoleniowiec. To właśnie ten epizod jest najbardziej kluczowy dla całej późniejszej kariery Paula Pogby. Francuz popadł w kolejny konflikt, tym razem z nowo przybyłym trenerem. Pogba swoją rehabilitację odbywał w Dubaju, do czego miał mieć właśnie pretensje Rangnick. Niemiec stwierdził, że w każdym klubie, w jakim pracował, rehabilitacja odbywała się na terenie klubu, a ten jest wystarczająco dobry, by Pogba przebywał na miejscu. Po powrocie i 11 spotkaniach bez kontuzji, tym razem przytrafił mu się uraz łydki, wykluczając go z gry do końca ówczesnego sezonu. Przedostatnie spotkanie, jakie rozegrał w barwach Czerwonych Diabłów, było tym z Norwich. Po tym, gdy sędzia zasygnalizował zmianę i na górze ukazał się numer Pogby, kibice chórem wygwizdali piłkarza, a ponadto w bardzo niecenzuralnych słowach zasugerowali, że więcej na Old Trafford nie chcą go widzieć. Był to moment kluczowy i prawdopodobnie definitywne zdarzenie, które zdecydowało o tym, że Paul nie przedłużył swojego kontraktu z Manchesterem United. Wraz z kończącym się kontraktem było pewne, że Francuz będzie musiał wybrać sobie nowy klub. Główne spekulacje kręciły się wokół Juventusu oraz PSG. Pierwszy klub sprzed laty go stworzył, znał ich specyfikę, a sam potrzebował sporej pomocy, bo w końcu Juve od kilka lat jest w lekkim kryzysie. Paris Saint-Germain zaś szukał zawodników z Francji, by bardziej przypodobać się swoim kibicom, a dany piłkarz czuł jakiekolwiek przywiązanie z klubem. Dodatkowo Pogba przecież był kiedyś bardzo solidnym piłkarzem, więc liczyli na odbudowę Francuza. Prawdopodobnie Pogba w PSG byłby jedynie zmiennikiem, a to nie satysfakcjonowało jego, więc wybrał powrót do Turynu. Z jego najlepszych czasów tworzył on środek pola wraz z Andrea Pirlo czy Claudio Marchisio. Dzisiaj Juventus szalenie potrzebował takiego wzmocnienia do środka pola, bo przecież obecni piłkarze mocno odstają względem tych, którzy kiedyś dbali o cały środek pola drużyny Juventusu. Dodatkowo Bianconeri wydawali się idealnym miejscem, by odbudować starą, dobrą formę Pogby i żeby ten sam odzyskał swoją utraconą pewność siebie. Juve samo było w momencie zniżkowym. Sezon przed dołączeniem Pogby zajęli w tabeli 4 miejsce, a to bardzo nisko jak na klub, który przez tak ogromny czas dominował całą Calcio. Pogba już kiedyś, przechodząc do Juventusu, również trafiał tam po to, by się odbudować. Historia miała się powtórzyć, jednak jak pokazuje obecny sezon, niestety do tego jest jeszcze bardzo długa droga,
Pioniera i kto wie, czy kiedykolwiek zostanie ona w ogóle przebyta. Największy plus dla Juventusu to to, że ponownie Pogba wraca do nich za darmo. Oznacza to tyle, że mimo dużej presji, ryzyko finansowe wcale nie było takie ogromne. Prawdopodobnie obecna inwestycja w Pogbę mimo małego nakładu jest skazana na porażkę. W obecnym sezonie Francuz rozegrał zaledwie 10 spotkań, a to wszystko przez ciągle ciążące na nim kontuzje. Na przedsezonowym turnie po Stanach Zjednoczonych zdążył zagrać tylko w jednym spotkaniu, ponieważ uszkodził sobie łąkotkę w kolanie. Kontuzja wykluczyła go na prawie cały sezon gry. Wrócił po kontuzji, rozegrał łącznie w dwóch spotkaniach 35 minut i ponownie dostał urazu uda, które ciągle wraca do piłkarza od kilku lat. Doprowadziło go to do momentu, gdzie wrócił po 4 meczach pauzy. Zdawało się, że pech w końcu musi go opuścić. W 4 kolejnych spotkaniach zagrał 73 minuty i dostał kolejnego urazu. Gdy widać było, że Pogba z każdą minutą na boisku staje się coraz pewniejszy, w 24 minucie spotkania z Cremonese położył się on na murawie, sygnalizując kolejny uraz. Tym razem ma pauzować do 5 czerwca. Ponownie jest to uraz uda. Niesamowity pech piłkarza i nic tylko pozostaje mu współczuć. Wszystko wskazuje jednak na to, że skończy ten sezon rozgrywając 161 minut na boisku. Kolejny cały sezon w plecy i wiele wskazuje na to, że Francuz może się już nigdy nie podnieść. Szereg kontuzji w obecnym sezonie doprowadził go do tego, że Pogba nie pojawił się na mundialu w Katarze. Był to potężny cios dla samego piłkarza, bo choć często z grą dla klubu miał mieszane odczucia, tak w reprezentacji zawsze odżywał i dawał z siebie najwięcej jak tylko potrafił. Do tego wszystkiego Pogba zdaje się być w bardzo ciężkiej sytuacji psychicznej. Ponad rok temu poinformował, że popadł w depresję, a w międzyczasie jego życie nie tylko na boisku, ale przede wszystkim poza nim zmieniło się w prawdziwy koszmar. Podczas jednego ze spotkań ktoś włamał mu się do domu, kradnąc mu ogrom biżuterii oraz złoty medal za Mistrzostwa Świata. W tym wszystkim obecne były jego dzieci, które chowały się w jednym z pokoju z nianią. Bardzo mocno odbiło się to na psychice Paula, bo poczuł on wtedy bezradność wobec zagrożenia życia własnych dzieci. Poza tym jeden z jego domniemanych przyjacieli ukradł mu kartę kredytową, a starzy znajomi z dzieciństwa grozili mu bronią i żądali od niego kilku milionów euro. Jego brat na przykład publicznie twierdził, że Pogba zatrudnił szamana z Afryki, by ten rzucił klątwę na Kyliana Mbappé. Oczywiście piłkarz wszystkiemu zaprzeczył, ale jak było naprawdę, tego nie wiemy. Nie da się jednak nie mieć poczucia, że ta średnia boiskowa postawa Francuza może i również płynąć z tego, co dzieje się właśnie poza boiskiem. Nic tylko współczuć czarnych chmur zgromadzonych nad zawodnikiem Juventusu. Wszystko kompletnie się sypie, a światełka w tunelu na powrót do normalnego życia póki co nie widać. Pogba zapowiadał się na piłkarza na lata, a niestety dzisiaj na boisku obserwujemy jego bardzo smutny upadek. Od piłkarza, którego chciał każdy, do wielkiego niewypału transferowego. Kontuzje całkowicie zniszczyły tego chłopaka, ale kto wie, na powrót na szczyt jeszcze ma on trochę czasu. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca, dajcie znać, co myślicie o Pogbie, uważacie, że to piłkarski upadek, czy za wcześnie by o tym mówić. Pamiętajcie jeszcze o nowo powstałym Instagramie, link znajduje się standardowo w opisie.